pani dokąd jedzie? Halo? Nawet. Wszystko będzie. Dzisiaj Ania zabiera mnie na najlepsze lody w Lęborku. Do Wenty. Jak? Bez reklamy. Mieli płacić. No, Wenta to wiesz. Mają płacić. Musimy zarabiać na podróże. Jak? Dobra, zaraz testujemy te lody. Jesteśmy w takiej wiosce, takie zielone ciuchcie tu są. Aha, totalne. Ale czemu film? Opowiem wam historię z pociągu. Ludzie wszędzie są. Jedziemy pociągiem. No nabite ludzi, Szczecin, Gdańsk. Prowadź, którą drogą? I ten. No i przychodzi młoda dziewczyna nam koło nas i z biletem i chciałaby usiąść, nie? A pewna pani mówi, że ona jej nie ustąpi. No tak patrzymy, ona nie ustąpi miejsca. Ale no i koniec. A dziewczyna mówi, no ale pani, ale ja mam bilet. No i ją to nie interesuje, ona też ma bilet. No, ale ona ma, miała miejsce, numer. Dziewczyna ma wykupiony bilet z miejscem, nie? Tak. I chce jechać, a baba nie ma i się kłóci i wojna. I idzie w zaparte, że ona tu będzie siedziała i koniec. No i weź z taką się dogadaj. Bo ona tyle samo płaciła. Poszedłem do dziewczyny, mówię, nie trać zdrowia, idź do konduktora, nie? Przyszła konduktorka i tłumaczy, że pani się wbiła na Krzysia i że trzeba odejść. Ona mówi, że nie. I wojna. Ja mówię, no nie. No i weź z taką dyskutuj. Poszedłem, mówię, chodź dziewczyna, siadaj tutaj, bo ona cię jadem zeżre, ale o co chodzi? Co to, skąd takie ludzie się biorą? Co to jest? Plują jadem. Wbiła się na Krzysia i jeszcze młodą dziewczynę chce zajechać. Co to jest? Nie? Weźcie, piszcie w komentarzach, gdzie skąd ci ludzie pochodzą, z jakiej planety? No? Jaka planeta jest taka reptyliańska? Jak macie słonia w domu, to mówi się być trąbą do góry i na southwest direction, czyli na południowy zachód. Nie może być w inną stronę. Południowy zachód. I musi mieć trąbę do góry, a jak ma kły, to kły nie mogą być złamane. Czyli ci ludzie, co mają problemy z zębami, pierwsze co dbać o zęby, a drugie co kupić słonia z... Jak to się mówi? Te kły zęba niezłamane. Kły słonia niezłamane. Na lody idę do Wenty. Jaką masz misję? Na lody do Wenty iść. Mówiłem ci, nie reklamuj. Na lody. Będą płacić, będziemy reklamować. Na razie nic. No i co z tego? Jedna porcja. Takie lody. No i faktycznie biją się o te lody. No to dobra, daj spróbuję. No. No dobra, ale bez przesady, z takim eleganckim. Ania mówi, że to najlepsze lody na świecie. Bo jeszcze dobrych lodów w Indiach nie jadła. Widzicie, takie to życie podróżnika. Trzeba jeść ten, batony. Ja loda zjadłam. I dzisiaj zwiedzamy katedrę w Lęborku. Co tam dają? To jest kościół świętego Jakuba. O, wszystko wie. Widziłaś? Nie. Przyjmowałaś? Nie. Nie. Idziemy nic zaraz. Nie pobierałam. Chwilowe rozstanie za nią, bo ona nie chce zwiedzać Lęborg, bo ona go zna, ale ja go nie znam. Tak już jestem. No to muszę parę krzyżackich takich motywów wam pokazać. No i już właśnie wchodzimy, patrzcie. Jakie ładne motywy. No. Bardzo ładne. I teraz nie mogę znaleźć Ani. Bo się obraziła, gdzieś uciekła. Nie wiem, może krzyżacy ją porwali. Ale musicie mi powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy krzyżakami a kaszubami. Bo ja nie kumam czaczy. I oni tu wszyscy mówią jo. Anno, poczekaj. Dawaj. Poczekaj. Dawaj. Powiedz, czemu wszyscy mówią tu jo. A co to znaczy jo? Znaczy tak. Tak. A dlaczego wreszcie polscy tak to znaczy tak, a tutaj jo to znaczy tak? To jest regionalna gwara. Regionalna gwara? Gwara, no. A jaka różnica tak między... Działo. Jaka różnica między... Krzyżak. Mówią, jaka różnica pomiędzy krzyżakami a kaszubami? Mów. Prawdę tylko mów.
Kaszuby mają ten. A, co mają? Niebieskie podniebienie. Czarne. A krzyżacy? Nie wiem. Krzyżaczki? Nie wiem. Co mają? Jakie? Krzyżaczki są najlepsze. A ty jesteś to krzyżaczka czy kaszubka? Mów prawdę. Krzyżaczka. Czyli co? Taki koczenie masz z Berlina czy co? Nie. Nie? Nie. Bo ja to nie wiem skąd jestem, a... Ja też nie. Z kosmosu. Ale ją mówisz normalnie, jak wszyscy. Ja mówię. Tak ma być? Tak ma być. No dobra. Słuchaj, bo jestem zasapana. Przecież ja cię nie nagrywam. I takie to życie podróżnika, widzicie. Głównie... Generalnie jesteśmy bezdomni, nie? Ale co zwiedzimy? Ale co chwilę jesteśmy w innej chałupie. Co święta. Co dwa dni mamy inny nocleg. Inna misja. Czasami dadzą na obiad, czasami nie. Czasami ze sami kupimy. Czasami pranie jest, a czasami pranie w rzece. Czasami hotel pięciogwiazdkowy, czasami na ulicy. Tak różnie bywa. W Indiach też różnie bywało. A podoba ci się tak, czy nie? Pewnie. Tak? No jasne. Nie narzekasz? Takie życie podróżnika zajebiste jest. Tak. Najlepsze. Najlepsze? No. A jakich znasz podróżników sławnych? Toma G! Chaty mnie tak nie interesują, ale jak już, to coś takiego, prosty. Prostokąt, dwuspadowy, prosty, duże okna. Komin musi iść na szczycie, żeby do czyszczenia, a nie na środku, że później dach cieknie. No, to jak już to coś takiego, bardzo ładny dom. Prosty garaż. No. Ale na razie nie ma czasu, podróże są na misji. Ważniejsze. Ten dom też ładny, ale dach za duży. Poddasze nie musi być takie duże. Po co? Na starość się dziadek z laską nie może iść. Lubi kucyk, kucyk, a tak parterak, tak jak teraz. Ładny, prostokąt, bardzo ładny. No i macie bocie gniazdo na środku skrzyżowania. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tylko boćka nie ma. I relaks w Polsce. Widzicie, muzyczka gra. Uczymy się kaszubskiego. Jo, jo, jo. Lucyna. Gdzie jesteś tutaj w tych kaszubskich rejonach? Tu czy tam? Lubię tych grajków na ulicach. Podoba mi się to. W Anglii czy gdziekolwiek, wszędzie ich nagrywam. Fajnie mi. Pięknie. Bezdomni opuszczają wioskę Lemborg. Grubo było, bo wiecie, że ja nie piję, ale ten. Ani dzieci nas przyjęły po królewsku. No. Gdzie jedziemy? Na pociąg na idzie? Szczecin. Na Szczecin. No, znowu będziemy mieć akcję w pociągu. No, wiecie jak to w Polsce, małe wesela na każdej imprezie. Nie można było filmów robić, bo to wiecie, prywatne sprawy, to nie możemy... Rodzinne. ...wszystkiego pokazywać, no. No ale grubo. No, to także lecimy, na teraz będziemy... Aha. Ale było super. Zaraz na dniach pokazujemy wam ten. Jeziora w moich okolicach. Później może na festiwal nad morzem, jest tam Hare Krishna koło brzegu. Dobra, to zobaczymy. A Lemborg fajny. Przyjechać, zwiedzić, zobaczyć niemieckie te twierdze, krzyżaków, zakony krzyżaków, co to było? Ania, okazało się, że Ania jest krzyżaczką. Nie ma dużo do zwiedzania.
zdania, ale miasto jest ładne. No jak? Przecież te czerwone budynki to nigdy... No tak, mówię, że samo miasto jest ładne. No. Centrum. Czyli widać, że co tu było? Krzyżacy? Czy co? Może by... Coś tu było. Wielkie twierdze czerwone. Przyjedziecie, to zobaczycie. No. My lekko skoczowani, zmęczeni. Spaliśmy gdzie? Na podłodze? Nie. Ani dzieci nas przyjęli tak, jak przyjęły, jak królewsko. Nic nie musieliśmy robić. Widzicie, jakie tu życie bezdomnego. Tu nakarmią, tam napoją, tu nocleg jeszcze pranie zrobią. Jeszcze zawiozą. No, zawiozą, czasami nie każą płacić. W Indiach tak jest szczególnie. Dobra, będziecie oglądać filmy, to będziecie widzieć Polskę, Grecję, a na jesień, zimę Indie. Grube tematy. Na razie. Idzie słynna podróżniczka Mata G. Co masz dla mnie? Loda. Jaki smak? Słony karmel. Dbasz o mnie? No ba, tak jak ty o mnie, czasami? Tak ja o ciebie. Tak? Bo spotkałem wujka Dobre Jak, Samo Zło. Wujek Dobra Rada, Rocky Blanchora, wujek Samo Zło. I kanał na Instagramie. Na Instagramie, tam mam na YouTubie, ale tam to się nic nie dzieje, bo rzadko wrzucam. Widzicie, jak się podróżuje, to prawo przyciągania spotka energię. A podsłuchałem, jak nagrywał Dworzec w Lęborku, bo siedzieliśmy za nią, czekamy na pociąg. Fajna historia, od razu mówię, że tutaj co? Kto zbudował? Tak, ten dworzec w Lęborku bardzo przypomina Zamek Krzyżacki. I w mojej serii Fake Newsy Historyczne właśnie przedstawiłem teorię, że to Ulrich von Jundingen wybudował ten dworzec z cegieł, co zostały mu z Malborka i najpierw to był dworzec konny, tak prawda? Ale potem, prawda, Krzyżacy się rozwinęli, no i mamy po nich tutaj pociągi. Ale bardzo fajnie jest spotykać ludzi, którzy podróżują i widzicie, tutaj jest poszukiwać przygód, a nie poszukiwać wygód. Tak jest, i ma tak ode mnie lajka, kurczę. Tak Indie, piękna sprawa, Grecja. Obserwujcie, patrzcie, no i też śmiejcie i żartujcie, bo na szczęście ta mordeczka wygląda tak poważnie, ale lubi się pośmiać. Oni wiedzą, zobaczysz, ile razy w Indiach się leżało na podłodze. Filmiki z Ani z Grecją pamiętacie? Zemsta Faraona, 7 dni leżała, a 14 dni chora. To tego nie przeżyje, to filmy, telewizja wam nie pokaże. Zemsta Faraona to akurat nie jednemu turyście się zdarzyła, prawda? Tak, ale bywa. Dobra, gdzie cię możemy oprócz, gdzie idziesz teraz, gdzie lecisz? Do Warszawy jadę, rocznica powstania warszawskiego, takie uroczystości z tym związane. Ale pamiętajcie, jeżeli jesteście Polakami, to przy Warszawie w sercu się nosi swój kraj, swoje miasto, swoją miłość. Tutaj już będziemy polemizować, bo ja jestem obywatelem planety. Urodziłem się w Polsce, ale dla mnie nie ma granic języka. Obywatel świata? Świata. A w jakich językach gadasz, obywatelu? W trzech. W polskim, angielskim i w rosyjskim. O, koniecznie. No to dawaj, pogawarij po rosyjsku. Gawarij po rosyjsku. A ty dobra. Był w Rosji. Ili ty tam gawarisz po rosyjsku, ili nie gawarisz? Jak to gdzie Bożka, jak ty? A, czyli tak gawarisz po rosyjsku, tak że tylko chciałbyś gawarić. Nie, po angielsku gawarisz. Dobra, okay. Trzymajcie się. Nara. Nie mamy biletów w pociągu, nie? To stoimy całą drogę. Patrz, jaka impreza. Impreza? Teraz następna akcja. Chłopaki, where are you from? Bremen, Germany. Berlin? Nee, Bremen. Bremen? Yeah, it's 100 kilometers south of Hamburg. Hamburg down? Yeah. I was in Hamburg like, this is 5 hours from Szczecin. It's good city. Yeah. And so what do you do in Poland? We were to Danzig, but it's winning, see the city. Do you like it? Oh yeah, it was nice. And traveling only by train? Train is better. Yeah, the best. Yeah. For me the same. No flights, no car, just train. It's better, yeah. But today is overloaded, no space. Yeah, it was the same situation on the other... On the other side, the same other way. Yeah, it's when we arrived it was also very crowded, the train. How many days you have been to Poland? Three, I guess. 3 days? Yeah, three. Genau, and yeah, it was very nice. Do you have social media? Yeah. So you Instagram or YouTube? Oh yeah, Instagram. Instagram. Your channel?
for people? So can they can have a look on your you want or not? Should I write? It's a bit complicated. So you can spell it if you want. I'm spelling with special letters. Don't worry. So if you go to my Tom G vlogs, there will be everything. Hey guys, thank you. No problem. Jak ci się podróżuje w pociągach na stojąco? Czasami trzeba. Elegancko, nie? Dwie godziny do Szczecina. 20 minut? Nie, 20 minut i siedzimy. Bo zagadane było w kasie do pani, co powiedziała, że nie ma miejsc. Bajera, bajera, bajera i są miejsca od Sławna. 20 minut i siedzimy. Ty masz zawsze dobrą bajerę. Bajera musi być. Załatwisz wszystko. Tak mi się chce. Wracamy z pociągu, nie na wioskach. Jania dziś się zagubiła. Znika jak czarodziej. Czekaj, jak ona to robi. Gdzie byłaś? Siku. Ta, siku. Bo akurat tutaj nagrywamy film. Gdzie byłaś? Szukaliśmy cię. Ja. No i widzicie, człowiek z wioski pochodziłby w dresach. To Ania, widzisz, pojawi ci się kobieta w życiu i mówi, koszulę trzeba ubierać. I nie ma dyskusji. Poniedziałek. No jak? Bo jak nie ubiorę, to ja zmuszam cię. To powiedziałeś, że nie będziesz z tym, z dresiarzem chodzić. To zobaczcie, koszula, tylko krawat. No, ale czasami to już trzeba na elegancko się ubrać. Czyli elegancko. W wyjątkowych sytuacjach. No, czyli od dzisiaj codziennie w koszuli. Patrz, jeszcze ogolony, tak? Wtedy będzie już elegancko? No tak. Do buzi, buzi. Niech ci piszą koleżanki tam komentarze, tam. Jak powinno być. No właśnie, w dresach czy w koszuli? Piszcie w komentarzach. Słuchaj, ta, co wieść gminna niesie. Jesteśmy w Polsce, no to czasami są sytuacje lekko stresujące. Tak jak ja dzisiaj miałem coś tam w sądzie, nie? Życie nie zawsze jest gładkie, czasami jest takie szorstkie, nie? Ale jak sobie radzić w takich sytuacjach? Po pierwsze, jak macie taką osobę obok kochającą, no to już jest największa moc, nie? Jak macie wsparcie, no to już jest okej. Ale jak nie macie, to można to inaczej zrobić. Jakby było na przykład ognisko teraz, patrzymy na ogień 3 minuty, dłonie otwarte, oczy na ogień, stopy gołe dotykają ziemię i wtedy 3 minuty, aura jest czysta. Ale ja nie mam ognia dzisiaj i nie mam czasu, więc co będę robił? Zanurzenie w silnej wodzie. Morsowo. Siódma czakra. Musi być pełne zanurzenie, woda musi być ponad głowę, całe ciało musi pójść, no, wtedy aura i energia będzie oczyszczona, woda zabierze cały syf i stres. Tak samo mógłbym stać na waleta przy morzu, na morskiej brydzie, to wtedy wiatr by mi wyczyścił aurę, no, ale na golasa, no to wiadomo, zaraz mnie zamkną. No i chodzenie na bose, boso po ziemi, to jest czwarty element, ziemia, też pomaga. Ale ja dzisiaj zrobię hardcore, od razu zimna woda, żeby się nie męczyć. Ale wsparcie najbliższej osoby zawsze jest najmocniejsze, nie? Jak macie kochającą osobę, psa, kota, różnie bywa, nie? A jak nie, to woda, ogień, powietrze, ziemia lub eter, unlimited space. Oddech, a nie tak jak ostatnie lata rzucili wam szmatę na buzie i zakazali oddechu. To nie. Oddech. Naturalnie przez nos do pępka i z powrotem. Przy wysiłku umiarkowanym lub przy spokojnym spacerze. A przy kardio buzia i nos, bo wtedy więcej tlenu. Dobra, koniec teorii, teraz praktyka. Pokażę wam, jak się czyści aurę. Wersja demo. Ale zimno. Oczyszczony od razu. Jeszcze raz zejdę, jak przy morsowaniu. Gdzie zimno jest, Ania się gotuje w tym, w mojej bluzie z kapturem. Gotuję, ja marznę. Woda elegancka, czyściutka, ale zimna. Także widzicie, teraz relaks, jedziemy za nią. Kurde, współczuję ci. Po świeże zimno. Jedziemy po świeże pomidory.
No i co? Jutro gdzie? Szczecin? Jutro Szczecin, w środę Chełmno, w czwartek Lęborg, w piątek Pińsko, w sobotę nie wiadomo gdzie, w niedzielę Kołobrzeg, w poniedziałek Berlin i za we wtorek lecimy do ciebie, Grecja. Na razie. Ania, gdzie idziesz? Czekaj na mnie!